Lat się nie widzieliśmy, ale dzisiaj się widzimy na meczu charytatywnym z przerwami na koncert. Czemu nie grasz dzisiaj w piłkę, powiedz mi? Dzień dobry, witam serdecznie. Kamil z formacji Discoboys, kłaniam się bardzo nisko. To prawda, długo żeśmy się nie widzieli, ale to prawda jest taka, że to niestety taki był okres bardzo pracowity dla nas i gdzieś tam ciężko było się po prostu złapać. Słuchajcie, dzisiaj nie gram w piłeczkę z prostej przyczyny, że ja jestem ogólnie strasznym kaleką, słuchajcie. Dla mnie, proszę Państwa, piłka między nogi, ja bym połamał, słuchajcie, od razu dwie nogi, dwie ręce, więc po prostu z racji tego, że mamy bardzo owocny sezon w tym roku, to po prostu wolałem nie, że tak powiem, nie droczyć diabła przed jakąś kontuzją. Odkąd wydałeś Zarąbista Blondi, to naprawdę stało się to wiralem na TikToku. Tak, no ja, no kurde, bardzo mi jest miło, że gdzieś tam właśnie ludzie gdzieś tam to odbierają. To prawda, no od Zarąbistej Blondi tak naprawdę może się zmieniło 180 stopni. Koncertów jest masa, tak naprawdę nawet nie do przegrania tego wszystkiego. Gdzieś tam trzeba bukować na w ogóle już trzeba to w ogóle sobie odkładać na kilka kolejnych lat, więc mega fajnie. No i co, no i do przodu, prawda? Robota robiona i do przodu. Jakieś nowości muzyczne kolejne się szykują? Tak, jak najbardziej. 13 kwietnia najnowsza premiera od Discoboysów, utwór pod tytułem Lubiła tańczyć. A lubiła rzeczywiście tańczyć? Słuchajcie, no chyba lubiła, no ale to zobaczymy w utworze, jak to było. To tak jeszcze nawiązując do tego meczu charytatywnego, który jest za nami przy okazji. Czy ty w dzieciństwie, jak byłeś w podstawówce i tak dalej, lubiłeś grać piłkę nożną na WF-ie na przykład? Lubiałem, ale nigdy nie grałem w żadnym klubie piłkarskim. Ja to bardziej byłem takim chuliganem za mało lata, więc bardziej wolałem sztuki walki od piłki nożnej. Kochani, Kamil Kossakowski, chuligan. Nadal? Nadal? Nie, już teraz jestem spokojne dziecko, grzeczne, słuchajcie, oczywiście, że tak.